Utnapisztim i historia potopu babilońskiego. Na całym świecie na nowo opowiedziano starożytną historię Wielkiego Potopu. Relacje o tym wydarzeniu znajdujemy w wielu starożytnych kulturach na całym świecie. Wszyscy mają mity i legendy opisujące czas w odległej przeszłości, kiedy przerażający potop zniszczył prawie całe życie na Ziemi. Historia Arki Noego to nie tylko historia biblijna. Noe był znany w Indiach pod innym imieniem wśród starożytnych Egipcjan i rdzennych Amerykanów, żeby wymienić tylko kilka kultur. Życie Utnapisztima i historia potopu babilońskiego zostały opisane w eposie o Gilgameszu. Podobnie jak Noe, Utnapisztim przeżył potop. Gilgamesz to na wpół mityczny król Uruk, najlepiej znany z epusłu o Gilgameszu, napisanego około 2150 400 przed naszą erą wielkiego sumeryjsko babilońskiego dzieła poetyckiego. Wspomnienia z okresu przedpotopowego przed potopem zachowały się w całej Mezopotamii. Sumeryjska lista królów obejmuje przedpotopowych królów oraz płaskorzeźby przedstawiające przedpotopowych mędrców znanych jako Apkalu. Skrzydlate i ptasie stworzenia zdobiły ściany asyryjskich pałaców i pozostają jednymi z najbardziej ikonicznych form sztuki mezopotamii do dziś. Chaldejskie tablice powodziowe z miasta Ur na terenie dzisiejszego południowego Iraku zawierają historię opisującą, jak babiloński Bukenlil był niepokojony nieustannym hałasem generowanym przez ludzi. Aby ukarać ludzi, zsyła potop, który ma zniszczyć życie na planecie. Sumeryjski bukenki, później znany jako Ea w mitologii akadyjskiej i babilońskiej, sprzeciwił się decyzji pozostałych bogów i nakazał utna porzucić swój doczesny majątek i stworzyć ogromny statek, który miał zostać nazwany strażnikiem życia. Statek został wykonany z litego drewna, aby promienie szamasza słońca nie wpadały do środka i miał jednakowe wymiary pod względem długości i szerokości. Buchenki pomagał przy projektowaniu i budowie strażnika życia. Budowa statku trwała pięć dni wnętrze statku miało siedem pięter, każde piętro podzielone na dziewięć części co zakończyło budowę arki siódmego dnia. Wiedząc, że nadchodząca powódź zniszczy całe życie na ziemi Utnapisztimowi powiedziano aby szybko zabrał swoją żonę krewnych część mieszkańców wioski Zwierzęta wraz z różnymi zbożami i nasionami, i wsiadł na statek. Gdy wszyscy weszli na pokład, wejście na statek zostało zamknięte. tym spędził dwanaście dni w Strażniku Życia. Kiedy w końcu poczuł, że można bezpiecznie otworzyć włas, ujrzał zbocza góry Nisir, rzekomo góry znanej dziś jako Piromar, niedaleko miasta Sulaimaniach w irackim Kurdystanie. Naukowcy spekulują że nazwa może oznaczać górę zbawienia. Odczekał siedem dni, zanim wypuścił gołębicę, aby zobaczyć, czy woda opadła, ale gołębica nie znalazła nic poza wodą i wróciła. Utnapisztim powtórzył procedurę. Następnym razem wypuścił jaskółkę, która jak poprzednio wróciła, nie znajdując niczego. W końcu Utnapisztim wysłał kruka, a kruk zobaczył, że wody opadły, więc krążył wokół ale nie wrócił. Następnie Utnapisztim wypuścił wszystkie zwierzęta i złożył ofiarę bogom. Bogowie byli szczęśliwi, że spełnił ich życzenie i zachowały ludzkie nasienie. W zamian za jego zaufanie i lojalność bogowie dali jemu i jego żonie dar nieśmiertelności i miejsce wśród niebiańskich bogów. Historia poszukiwania nieśmiertelności jest opisana w eposie o Gilgameszu. Gilgamesz, zdruzgotany śmiercią swego brata Enkidu, wyrusza w szereg podróży w poszukiwaniu swojego przodka Utnapisztima, który mieszka u ujścia rzek i otrzymał życie wieczne. Gilgamesz boi się własnej śmierci i szuka sposobu, aby zachować swoje życie na zawsze. Utnapisztim każe Gilgameszowi porzucić poszukiwania nieśmiertelności, ale mówi mu, że istnieje miejsce, w którym znajduje się kwiat nieśmiertelności który może przywrócić jego młodość i młodość innym. Gilgamesz dostaje kwiat i wrusza do domu z przewoźnikiem, ale po drodze wąż w sadzawce kradnie kwiat i ginie. Ciekawym symbolem zła podobnym do Biblii jest wąż nacharz lub nagaz. Gilgamesz wrócił do domu, do miasta Uruk, porzuciwszy nadzieję na nieśmiertelność lub odnowioną młodość. Opowieść o Pisztimie i ziemi przed wielkim potopem zostałaby zapomniana, gdyby nie szansa poznania bohatera Gilgamesza. Epos o Gilgameszu interesuje chrześcijan od czasu jego odkrycia w połowie XIX wieku w ruinach Wielkiej Biblioteki w Niniwie i zawiera opis powszechnego potopu, znacząco przypominający potop z czasów Noego.